nie? Masz ten to obrót? Tak. Będziemy obracać. Już się powinien sama obrócić. Czekamy jeszcze chwilę. Tak. Prosimy wszystkich oglądających o chwilę cierpliwości, bo z racji na napięty grafik. Dzień dobry, poseł... dzień dobry. O, jest już z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem. Nie obraca mi się obraz. Wy mnie pewnie jeszcze nie widzicie. Włączam w takim razie kamerę. Jest kamera. Czy my jesteśmy już na żywo w internecie? Tak, jesteśmy już na żywo. To niedobrze, bo musimy jeszcze to ustawić. Proszę powiedzieć, czy obraz jest prawidłowo, bo ja panie widzę bokiem, a sam jestem poziomo. U nas jest wszystko w porządku i jest pan w odpowiednim ustawieniu, także myślę, że widzowie też nas widzą tak, jak powinni. Okej, okay, super. No to jeżeli nie ma protestów, to ja jestem gotów zaczynać. W takim razie witamy jeszcze raz. Pan poseł jest już z nami. To kolejna debata z serii KMPP. Może na początek przypomnimy pokrótce, jak będzie wyglądało przeprowadzenie rozmowy. Tak, debata będzie trwała ogólnie godzinę. Podzielimy ją na dwie części, trwające równo po 30 minut. W pierwszej części pytania będziemy zadawały my, czyli ja i Kinga. A w drugiej części oddajemy głos obecnym tutaj na streamie naszym członkom naszego koła publicystyki politycznej oraz widzom na Facebooku. To nie przedłużając, może przejdziemy już do pierwszego pytania. Panie pośle, czy jest pan gotowy? Tak, jeszcze poprawiam, przepraszam bardzo, poprawiam tutaj kamerę. Nie ma problemu. Takie uroki wirtualnego świata. Chyba już jest ok. Dużo się przez ostatnie tygodnie musiałem nauczyć, jeśli chodzi o ustawianie tego całego sprzętu. Myślę, że jest ok. Jeżeli panie uważają, że dobrze widać, to ja jestem gotowy. Jest bardzo dobrze. Trzeba pan jeszcze może jakieś pytania co do tego? Nie mam pytań. Startujemy z rozmową. Dobra, to w takim razie mamy pierwsze pytanie. Chyba na początek sprawa kluczowa. Czy uważa pan, że wybory odbędą się w maju? A jeśli tak, to czy w obecnych warunkach prowadzenie kampanii jest w ogóle możliwe? Nie wiem, kiedy się odbędą wybory, podobnie jak wszyscy inni kandydaci. Myślę, że nawet prezydent Andrzej Duda nie wie, ponieważ w hierarchii podejmowania decyzji w państwie jest w tej chwili bynajmniej nie na pierwszym miejscu. Mamy skomplikowany proces polityczny, w którym jest konflikt między Sejmem i Senatem. Wiemy, że Senat w tej chwili nowe przepisy wyborcze przetrzymuje. Sejm z większością PiS-owską próbuje je zmienić w sposób bardzo kontrowersyjny. I już są dwa ośrodki w państwie, które mogą wybory przesunąć. To znaczy pani marszałek Sejmu na mocy nowych przepisów będzie mogła przesunąć przepisy w konstytucyjnym limicie, a więc najpóźniej do 23. Z drugiej strony cały czas premier Mateusz Morawiecki z Radą Ministrów może zrobić to, co zrobić powinien, czyli wprowadzić stan nadzwyczajny i przesunąć wybory o 3 miesiące co najmniej na mocy obowiązujących przepisów konstytucyjnych. Czy któreś z tych rozwiązań zostanie zastosowane, tego nie wiem. Czy mogę prowadzić kampanię wyborczą? W bardzo skromnym zakresie, ale tak. To znaczy nie mogę prowadzić spotkań z wyborcami, nie mogę prowadzić nawet akcji na ulicach, ponieważ jest to jakby po pierwsze obowiązek zasłonięcia twarzy, po drugie ludzie mało wychodzą na ulicę, no po trzecie byłoby to oczywiście źle widziane jako naruszanie zasad bezpieczeństwa, więc nawet nie robię tego. To co robię, to wypowiedzi z mównicy sejmowej, kiedy są posiedzenia Sejmu, to przyjmowanie zaproszeń do wszelkiego rodzaju telekonferencji, wirtualnych wywiadów. Dzisiaj już jeden taki udzieliłem dla jednej z telewizji kablowych z Wielkopolski. Jutro jadę do Łukowa do nagrania, do specjalnego studia, gdzie będzie transmitowane do porozumienia różnych telewizji kablowych. Czekamy na debaty telewizyjne w dużych stacjach, no więc kampania przez media, kampania przez internet plus codzienne konferencje prasowe w dużej mierze na świeżym powietrzu, bo nawet dziennikarze w tej chwili mają zakaz wstępu, tak jak zwykle, do Sejmu. I korzystamy z tego, ile się da. Jest duży problem, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczej, bo nie wiadomo, jak wydatkować budżet reklamowy. Jeżeli nie wiadomo, kiedy są wybory, to nie wiadomo, czy uruchamiać całą amunicję, którą sztab dysponuje, czy czekać. I tutaj myślę, że jest mocno nie fair, że w ten sposób to wszystko jest poorganizowane i odpowiedzialność za to spoczywa moim zdaniem w 100% na partii rządzącej, dlatego że wbrew tej całej fałszywej propagandzie, która jest upowszechniana przez polityków PiS-u i polityków z kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy przez media, nie brakuje żadnych przepisów konstytucyjnych, żeby tą sytuację odpowiednio zarządzać. Po prostu obóz rządzący nie chce z tych przepisów skorzystać i woli grać destabilizacją
sytuacji politycznej i bujaniem nastrojami społecznymi, żeby prezentować się jako jedyny ośrodek spokoju na wzburzonych morzach kryzysu, epidemii i rozhisteryzowanej opozycji. Dobra, zostawmy może PiS na boku, ale podsumowując, pan się nie poddaje i kampania cały czas trwa. Może następne pytanie. Jestem w naszym biurze, w naszym sztabie wyborczym, kilka innych osób tutaj dzisiaj cały dzień pracowało. Także tak, my się nie poddajemy, my pracujemy bardzo ciężko i widać efekty tej pracy też w postaci wzrostu sondażowego. W styczniu, w lutym zaczynałem od poziomu sondaży 1-3%, w tej chwili to jest przedział 5-8%, więc bardzo wyraźny wzrost sondażowy. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to jestem gotów prześcignąć co najmniej Szymona Hołownię i Roberta Biedronia, a chcę ale także prześcignąć Władysława Cichonia-Sakanowicza i panią Kidawę-Błońską. Póki co przejdźmy do pytania dotykające ustroju państwa i pozycji głowy państwa według konstytucji. Chcielibyśmy to pytanie zadać każdemu z kandydatów, to znaczy jaką rolę prezydenta pan widzi i jakim prezydentem chciałby pan być? Rola prezydenta jest opisana przez polską konstytucję. Wbrew temu, co pewnie wielu Polakom się wydaje, nie jest to rola zbyt wielka. Funkcja prezydenta w Polsce jest nominalnie, ma piękne szumne nazwy, strażnik konstytucji, głowa państwa, zwierzchnik sił zbrojnych. W praktyce tak naprawdę w każdej z tych ról prezydent nie ma zbyt wiele do zrobienia i do powiedzenia. Największa moim zdaniem funkcja prezydenta jest funkcją reprezentacyjną. No i oczywiście prezydent może odgrywać szczególną rolę w sytuacjach kryzysowych czy w sytuacji wojny, ale wolałbym, żeby nigdy do takiej sytuacji nie doszło. Wiemy też, że prezydent ma pewną rolę w wymiarze sprawiedliwości. Ja przedstawiłem 27 tez konstytucyjnych, wypracowanych wspólnie z kolegami z Konfederacji, którzy uczestniczyli wewnętrznie naszej dyskusji nad kwestiami ustrojowymi. I w tych właśnie tezach podkreślam, że prezydent mógłby mieć jeszcze większą rolę w kwestii nadzoru nad sądownictwem poprzez właśnie wyłączną kompetencję w zakresie nominowania do tych ciał najważniejszych sądowniczych. W tej chwili te kompetencje są podzielone i już widać z ostatnich wydarzeń, z ostatnich kilku lat w Polsce, że tam, gdzie podział kompetencji, tam konflikty, tam, gdzie konflikty, tam bałagan. Także myślę, że władza wykonawcza powinna być cała przy premierze i przy rządzie. Natomiast reprezentacyjne funkcje mogą być przy prezydencie i większy nadzór nad sądownictwem, to by też pasowało do urzędu prezydenta w takim ustroju, nazwijmy to republikańskim, jaki w Polsce mamy. To jest bardzo konkretne postrzeganie roli prezydenta, dziękujemy. I takie pytanie, jeżeli wygra pan wybory, to przez część kadencji będzie pan musiał sprawować urząd w kohabitacji z rządem PiS-u. Jak sobie pan z tym poradzi? Myślę, że bardzo dobrze, chociaż to byłaby trudna współpraca, dlatego że z PiS-em w wielu kwestiach się różnimy. Choć PiS ogólnie rzecz biorąc kojarzony jest z prawicą, to prowadzi raczej zgoła socjaldemokratyczną politykę społeczną i gospodarczą, więc tutaj byłoby pole do dużych negocjacji. Tak się takie sytuacje rozwiązuje. Na pewno byłbym dużo bardziej aktywnym prezydentem niż prezydent Andrzej Duda, to znaczy wychodziłbym z bardzo wieloma projektami, które już w tej chwili są napisane, czekają, czy to w środowiskach obywatelskich, czy w zapleczu merytorycznym Konfederacji, czy u różnych organizacji społecznych, które by chciały przy pomocy właśnie prezydenta wnosić takie projekty. Nie trzeba byłoby zbierać 100 tysięcy czy prawie miliona podpisów, po prostu prezydent ma prawo wnosić swoje projekty. Moim zdaniem to jest najbardziej jaskrawy dowód na to, że Andrzej Duda nie jest prezydentem prawicowym czy konserwatywnym, że nie wnosił konserwatywnych projektów przez 5 lat swojej kadencji. Prosimy teraz o krótką odpowiedź na pytanie, do kogo właściwie kieruje pan swój program wyborczy? Ja swój program wyborczy kieruję do wszystkich Polaków. Uważam, że to, co proponuję ja i to, co proponuje nasze polityczne zaplecze z partii Konfederacja, Wolność i Niepodległość, to jest program naprawdę korzystny dla wszystkich obywateli. My nie mamy takiego podejścia, żebyśmy dzielili obywateli na lepszych czy gorszych. Przyświecają nam zasady konserwatywnej ostrożności, szacunku dla tradycji, pomocniczej roli państwa, więc nie centralizowania wszystkiego na siłę. To zasada wypływająca z katolickiej nauki społecznej. Szacunek dla tradycji narodowej i wolności także, czy może nawet przede wszystkim gospodarczej. I to jest zestaw wartości, na którym każdy może skorzystać. Natomiast nie każdy będzie chciał. Z pewnością nie jestem kandydatem dla ludzi o poglądach lewicowych, dlatego że uważam poglądy lewicowe za zasadniczo szkodliwe i błędne. Moje poglądy są konserwatywne, wolnościowe, patriotyczne, narodowe. Więc tutaj myślę, że jedyną grupą wyborców, która
zdecydowanie jakby nie będzie widziała we mnie kandydata do rozważenia, to jest Lewica. Natomiast wszyscy pozostali pod pewnymi względami, jeżeli by bliżej poznali to, co mam do powiedzenia, czy sposób argumentacji, myślę, że mogliby się przekonać. A myślę, że Lewica w Polsce jest w mniejszości, dlatego myślę, że mam szansę na zwycięstwo. Mm-hmm. Dziękujemy. Przejdźmy teraz do bardziej konkretnych pytań dotyczących pańskiego programu. Panie pośle, jakie są pana priorytety w prowadzeniu stosunków międzynarodowych? Czy to będzie zwrot bardziej na wschód, na zachód, bo ciężko cokolwiek znaleźć w tezach konstytucyjnych? No tak, dlatego że polityka zagraniczna to kwestia racji stanu, a nie podstaw ustrojowych. To, co zaproponował prezydent Andrzej Duda, to kompletny idiotyzm, żeby na przykład jakąś organizację międzynarodową wpisać do konstytucji. A przypomnijmy, że proponował przeprowadzenie w Polsce referendum w takiej sprawie, czy wpisać Unię Europejską do konstytucji. No niebywały postulat. Naprawdę byłem zdumiony, że ktoś z wykształceniem prawniczym i kto był w Europarlamencie i w polskim Sejmie, jak właśnie pan prezydent Andrzej Duda w ogóle wyskoczył z czymś takim. Oczywiście to, co powinno być w konstytucji, to z pewnością nie doprecyzowanie kierunków polityki międzynarodowej. Żeby efektywnie zabiegać o swoje interesy na forum międzynarodowym, trzeba mieć pozostawione duże pole elastyczności. I my te pryncypia polityki właśnie elastycznej, skoncentrowanej na realizacji racji stanu, opisujemy hasłem polityki wielowektorowej. To taka polityka, która nie wiąże swojego istnienia i swoich interesów z jednym kluczowym partnerem, na którego się skazuje, ale która szuka otwarcia wielu pól i wielu opcji. Tak naprawdę polityka wielowektorowa to synonim dla klasycznych stosunków międzynarodowych, klasycznej, realistycznej dyplomacji. I to nie oznacza oczywiście, że nie możemy mieć państw, które są nam bliższe i państw, które są nam dalsze, tylko chodzi o to, żeby to wynikało z naszych interesów, a nie z jakiejś dogmatyki. Na przykład misjonizmu demokratycznego, że będziemy krzewić demokrację we wszystkich państwach na świecie, albo na przykład zwalczać jakieś państwa, bo są złe, bo nam się nie podobają. No nie, to nie jest nasza racja stanu. Naszą racją stanu jest rozszerzanie naszych wpływów gospodarczych, szukanie dobrych kierunków eksportu, ściąganie do Polski nowoczesnych technologii, dzięki którym nasza gospodarka będzie się rozwijać, zachowanie bezpieczeństwa międzynarodowego, zachowanie pokojowych, poprawnych stosunków z państwami, które chcą z nami zachowywać i unikanie zbyt bliskich stosunków z państwami, które mają do nas ciągle jakiś problem. Zastanawia nas również kwestia taka, że często jest pan oskarżany o prorosyjskość. Skąd właściwie wzięła się ta etykieta? To trzeba pytać tych, którzy formułują takie oskarżenia. Ja nie mam na koncie ani jednej wypowiedzi prorosyjskiej, co może nawet przeczyć nieco w zasadzie wielowektorowości, którą powiedziałem, ale z ostrożności nie wypowiadam takich sądów, ponieważ wiem, że jest to dyżurny temat oskarżeń między polskimi politykami, szczególnie ze starszego pokolenia, którzy zostali wychowani jeszcze w świecie zimnej wojny i niektórzy z nich na tyle wolno nadążają za rzeczywistością, że słuchając ich wypowiedzi można odnieść wrażenie, że żyją w świecie, w którym zimna wojna ciągle trwa i Ameryka nam zagwarantuje wszystko, a Rosja jest wieczystym wrogiem. Tak nie jest, natomiast ja nie będę wdawał się w żadne dywagacje na temat Rosji, ponieważ w Polsce ktokolwiek się na ten temat wda w dywagacje, jest to bezwzględnie wykorzystywane przeciwko niemu. W związku z czym ja się po prostu w tym temacie nie wypowiadam, a moim zdaniem, jeżeli ktoś formułuje takie oskarżenia, to po prostu świadczy to wyłącznie o nim, że jest politycznym kłamcą i dezinformatorem. Mówiąc modnym językiem, szerzy fake newsy. Kolejne pytanie będzie dotyczyło sfery, która jest bliska studenckiemu sercu, bo chciałobyśmy zapytać, jak pan ocenia kondycję polskich uniwersytetów? Czy one wymagają jakiejś gruntownej reformy, zmiany? No ja myślę, że polskie uniwersytety są bardzo różne, więc jako osoba właśnie o konserwatywnych poglądach zawsze jestem ostrożny, żeby wypowiadać jakiś ogólny sąd, który zaszufladkuje całą grupę bardzo różniących się między sobą instytucji. Miano uniwersytetu zostało w ostatnich latach rozciągnięte na wiele uczelni, które pierwotnie były bardziej szkołami zawodowymi niż uniwersytetami, więc to w ogóle trudne jest się w tej chwili, kiedyś tradycyjnie uniwersytet kojarzył się głównie z humanistyką. Te czasy jednak już minęły. W tej chwili uniwersytet to trochę synonim szkoły wyższej. Ja myślę, że kondycja uniwersytetów jest bardzo różna. Wynika w dużej mierze też z kwestii finansowych. Zarówno reguły finansowania szkół wyższych, jak i sposób wydatkowania tych pieniędzy są moim zdaniem skonstruowane nieprawidłowo. Niestety nie stymulują do tego, żeby najzdolniejsze osoby zostawały w zaszczytnym gronie kadry akademickiej i zajmowały się uczeniem młodych i zdolnych studentów. Niestety też często zbyt szeroko otwierane są drzwi uniwersytetów
I zamiast przyjmować młodych, zdolnych, ambitnych i chętnych do nauki, przyjmowani są wszyscy jak leci, ponieważ za studentem idą pieniądze, więc żeby uzyskać pieniądze na utrzymanie szerokiego grona kadry dydaktycznej, po prostu szkoły wyższe kierują się tym, że za studentem przychodzą pieniądze i trzeba tych studentów mieć jak najwięcej po to, żeby mieć pieniądze. Jest to całkowite wypaczenie idei uniwersytetu. W tradycyjnym europejskim uniwersytecie, który kształtował się od średniowiecza, kluczowa była właśnie relacja pomiędzy uczniem a mistrzem. Ten mistrz, profesor, osoba uczona miała dysponować ponadprzeciętną wiedzą, być prawdziwym autorytetem, a uczeń miał być wyjątkowo zdolnym członkiem społeczeństwa, który w przyszłości będzie stanowił elitę. Niestety zostało to zaburzone przez ideologię wtłoczoną nam do Polski, że Polska będzie bardziej rozwinięta gospodarczo, jak ponad połowa populacji będzie miała studia wyższe. To nie jest prawda. Oczywiście stopień rozwoju gospodarczego zależy zupełnie od czego innego. Podaż wykształconej pracy, ludzi o wykształceniu wyższym na rynku pracy, to tylko jeden z bardzo wielu czynników i nie da się zmienić struktury gospodarki wyłącznie manipulując podażą ludzi z wyższym wykształceniem, a polska sytuacja pokazuje bardzo dobrze, że zbyt szybko rozbudowując podaż ludzi z wyższym wykształceniem w ogólnej skali społeczeństwa, można po prostu zamiast podwyższyć poziom społeczeństwa, to zdeprecjonować ideę studiów wyższych. Ja studiowałem na trzech różnych uczelniach. Poznałem studiowanie w trybie dziennym na uczelni technicznej, byłem na Politechnice Wrocławskiej, studiowałem w trybie zaocznym na dwóch uczelniach warszawskich, jednej z dużym prestiżem, publicznej Szkole Głównej Handlowej, drugiej mało znanej, Szkole Wyższej imienia Bogdana Jańskiego. Wydaje mi się, że poznałem naprawdę wszystkie typy możliwych problemów i, no i to jest tak naprawdę obszar do dużej reformy, ale to od czego bym zaczął, to od urealnienia tego, ilu potrzebujemy ludzi z jakim wykształceniem. Nie wiem, jak jest w Krakowie, pewnie nie inaczej niż w Warszawie, ale w Warszawie jest ogromna nadprodukcja ludzi z wyższym wykształceniem na różnych konkretnych kierunkach i oczywiście nie można nikomu zamykać drogi do tego, żeby uzyskał wyższe wykształcenie. Natomiast jest bardzo poważne pytanie moralne przed nami, to znaczy, czy mamy prawo zabierać pieniądze z kieszeni podatników po to, żeby wykształcić mnóstwo ludzi w danych kierunkach za darmo dla nich, za pieniądze podatnika innych przymusowo zabrane, gdy oni się tym nie interesują. Ja objechałem. I jak właściwie temu zaradzić? Czy uważa pan, że studiowanie powinno być płatne? Uważam, że liczba miejsc na studiach bezpłatnych powinna być ograniczona dwoma czynnikami. Jednym to zapotrzebowaniem rynku pracy. Przy założeniu, że mówiąc o ludziach ze studiami wyższymi, mamy na myśli te bardziej elitarne części rynku pracy. Przepraszam bardzo, ktoś tu się do mnie próbował dodzwonić. Zapotrzebowanie rynku pracy, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest ilość zdolnych jednostek. Ja jestem z czasu, kiedy, żeby dostać się na prestiżowy wydział, trzeba było zdać egzaminy wstępne. Ja Czyli przewracamy egzaminy? Jestem zwolennikiem ich przywrócenia. Ja po maturze zdawałem i przygotowywałem się półtora roku do egzaminów wstępnych na trzy wydziały, trzech uczelni, które sobie upatrzyłem. Uważam, że to ma bardzo dobrą, mobilizującą rolę dla zdolnych i bardzo dobrą, odsiewającą rolę dla leniwych i mniej zdolnych. I nie ma żadnego powodu, żeby utrzymywać bezpłatne miejsca na publicznych uniwersytetach dla ludzi, którzy nie są szczególnie zainteresowani studiowaniem, a w takiej sytuacji w tej chwili jesteśmy, że niektórzy traktują to jako wyłącznie przedłużenie sobie nastoletniego, niezobowiązującego życia. I ludzie, którzy ciężko pracują, częściej trafiają na studia zaoczne, a nie na studia darmowe, a studia zaoczne są płatne, powinno być odwrotnie. Jeszcze nie rozumiem, dlaczego w tej chwili na przykład nie mamy większej liczby miejsc bezpłatnych na studiach w trybie organizacji weekendowej umożliwiającej pracę, a mamy wszystko w studiach dziennych, całotygodniowych, które są opcją dla ludzi często z bogatszych rodzin, którzy nie muszą po prostu pracować. To jest niesprawiedliwe. Szczególnie, że dyplom jest później taki sam. Studenci, ale też pozostali nawet nie studiujący młodzi ludzie są dużą grupą pana wyborców. Jednak czytając pana program, trudno dostrzec punkt skierowany bezpośrednio do nich. Co mógłby pan zaoferować nam, studentom, młodym Polkom i Polakom? Ja byłem najmłodszym posłem w Sejmie, 15 lat temu nim zostałem. Byłem w Komisji do Spraw Edukacji, Nauki i Młodzieży, w Podkomisji Młodzieży. Byłem też delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie też uczestniczyłem w podkomisjach młodzieży. Uczestnicząc w tych gremiach nabyłem silnego przeświadczenia, że generalnie tak zwana polityka na rzecz młodzieży często jest wymyślana mocno na siłę i polega nie na rzeczywistym usprawnianiu naszego państwa, tak żeby młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłość, z niego w pełni rozwijali skrzydła i korzystali ze wszystkiego, co państwo dostarcza, tylko jest po prostu oparte na jakichś sztucznie budowanych postulatach, które mają pochlebić młodzieży i ją przekupić wyborczo.
nie chciałbym czegoś takiego robić. Uważam, że młody człowiek, który osiąga pełnoletność, nabywa prawa wyborcze i wszystkie inne prawa obywatelskie, jest po prostu takim samym obywatelem jak jego rodzice czy ludzie w średnim wieku, styka się z tymi samymi problemami i działając na rzecz wszystkich obywateli, działamy tak samo na rzecz młodych ludzi. Jedyny temat, który specyficznie dotyczy młodych ludzi, no to oczywiście edukacja najpierw i później szkolnictwo wyższe. I tu już wypowiedziałem swój pogląd. Ale też rynek pracy. No tak, tylko że na rynku pracy młodzi ludzie rywalizują tak samo z ludźmi w średnim wieku i starszymi. Często jakby mając trochę inne cechy, no ale to jest jakby, nie możemy zróżnicować, no bo co politycy mogą zrobić na rzecz rynku pracy, tak? Gdybym był tutaj populistą, to bym zaczął opowiadać, o tak, potrzeba dopłat dla miejsc pracy, dla młodych ludzi, bo prawda, młodzi ludzie zasługują, a ludzie w średnim wieku czy starsi, nie wiem, mniej zasługują, no to oczywiście byłyby absurdy. Tak naprawdę tworzymy prawo pracy dla całego rynku pracy i rynek pracy działa dobrze wtedy, kiedy jest oparty na dobrym prawie pracy, a dobre prawo pracy nie może faworyzować żadnej grupy. No może ewentualnie poza jakąś grupą szczególnie pokrzywdzoną, typu na przykład szczególnie osobami niepełnosprawnymi, gdzie w tej chwili jest jakiś tam rodzaj preferencji finansowej, jak pracodawca zatrudnia osobę niepełnosprawną. To rozumiem, to ma uzasadnienie. Natomiast robienie jakiejś szczególnej preferencji na rzecz osób młodych, które często mają jeszcze mniej zobowiązań niż osoby w wieku średnim, czy po prostu są dynamiczniejsze, mają więcej energii do życia i do pracy, no to byłoby nielogiczne zupełnie. Czyli wspieramy zdolnych studentów tak, żeby potem mogli sobie poradzić na rynku pracy, ale już bez specjalnych ułatwień. Myślę, że pewnym ułatwieniem dla wielu młodych ludzi byłoby wytłumaczenie im. Jest to moim zdaniem jedną z bardzo niewielu, ile nie jedyną osobą na polskiej scenie politycznej, która kilka razy ten wątek już podjęła. Wytłumaczenie, że jeżeli ktoś nie czuje się zdolny na danym kierunku studiów i widzi, że nie będzie wiązał z nim swojego życia, to żeby nie tracił czasu na studiowanie na tym kierunku i szybko brał się do zwykłej pracy, zdobywał doświadczenie, dlatego że studia wyższe tworzą warunki życia, szczególnie dzienne studia wyższe, już nie mówię w ogóle jednolite pięcioletnie czy jakieś jeszcze dłuższe, tworzą warunki życia zupełnie niepodobne do normalnego rynku pracy. I moim zdaniem część osób odwleka wejście na rynek pracy, jednocześnie nie nabywając dodatkowych kompetencji w związku ze studiami, które studiują. Ja na przykład odjechałem ze względu na to, że się zajmuję polityką, myślę, że większość wydziałów politologii w Polsce. I kiedy miałem tam wystąpienia czy dyskusje, często pytałem audytorium, a byli to często ludzie, którzy byli tam, bo zostali zwolnieni z zajęć, nie dlatego, że byli super zainteresowani debatą. Pytałem, ilu z was interesuje się polityką? I proszę mi wierzyć, to był naprawdę smutny widok, kiedy pojedyncze ręce podnosiły się na sali, na wydziałach politologii. I co ci u nas na szczęście jest inaczej, właśnie dlatego tu wszyscy jesteśmy. Jako że czas nas goni, to chciałobyśmy przejść do ostatniego segmentu pierwszej części, czyli chyba najbardziej wzbudzającego emocje światopoglądu. I chcemy się odnieść do jednego z założeń w tezach konstytucyjnych, to jest punkt 14. I jest tam napisane, że konstytucja powinna wykluczać prawne uprzywilejowanie lub uznawanie jakichkolwiek innych związków niż małżeństwo. I o ile pierwsza część jest dosyć klarowna, to chciałbyśmy dopytać, co oznacza uznawanie, czy to jest kwestia prawna, czy to jest kwestia moralna? Nie, chodzi oczywiście wyłącznie o kwestie prawne. Czy takie sformułowanie nie budzi trochę jakiegoś, nie wzbudza pola do nadinterpretacji? Czy ludzie faktycznie... Nie wydaje mi się. Myślę, że jest jasne, że jak mówimy o kwestiach ustrojowych, czyli ustrój jest podstawą, jakby tworzy taką normatywną koncepcję pod resztę prawa, które stanowi się w państwie. I wiadomo, że chodzi o kwestię uznawania prawnego różnego rodzaju możliwych instytucji społecznych. No i tutaj moim zdaniem jedyną instytucją, która zasługuje na uznanie prawne, wyróżnienie, faworyzowanie, wzmacnianie i chronienie przez prawo jest oczywiście instytucja rodziny. Innego rodzaju związki nie ma jakby racji za tym, żeby je w jakikolwiek sposób wyróżniać. One oczywiście, ponieważ jesteśmy wolnymi ludźmi w wolnym państwie, one sobie mogą tam jakoś funkcjonować, natomiast to nie może być obszar zainteresowania państwa, tak? Tak jak nie tworzymy żadnej formy prawnej dla koleżeństwa, dla przyjaźni, nie tworzymy żadnej formy prawnej dla formalizowania odleglejszych relacji rodzinnych z odległą rodziną, nie tworzymy na przykład żadnej formy prawnej dla definiowania relacji między mną a moimi sympatykami jako polityka. Czyli tylko kwestia prawna. To jak jesteśmy przy tej formalnej części,
Ten zapis wymaga zmiany konstytucji i tu już jest wymagana dosyć potężna większość, czyli 2/3 głosów Sejmu bez względu na Senatu do zmiany konstytucji. I chciałybyśmy dopytać, czy jako prezydent byłby pan przedstawicielem wszystkich Polaków, również tych, którzy na pana nie głosowali, a jeżeli brać pod uwagę wyniki różnych sondaży, to jednak większość Polaków jest ze związkami partnerskimi. Czy zmieniłby pan ten zapis? Czy zmieniłby pan ten zapis wbrew woli wyborców? Jest też kwestia tego, że sam fakt, że Lewica jest w Sejmie, to jest dowód na to, że nie wszyscy jednak popierają małżeństwa jako jedyna forma rodziny, więc co pan na to? Nie ma różnych form rodziny. Rodzina to jest instytucja znana od kilku tysięcy lat w naszym życiu społecznym i tutaj jakakolwiek dyskusja to jest próba po prostu relatywizowania pojęć. Następna sprawa jest taka, że polska konstytucja na tle różnych konstytucji światowych akurat w tym obszarze nie jest jakoś źle skonstruowana, dlatego że chroni rodzinę i automatycznie moim zdaniem na gruncie obecnych przepisów wykluczone jest prawomocne powoływanie do istnienia jakichkolwiek innych związków. Wiem, że są prawnicy, którzy uważają inaczej, ale po prostu w mojej ocenie oni naginają przepisy konstytucyjne i każdy, kto dokładnie zna sposób działania prawników o poglądach lewicowych, wie, że oni potrafią tak wykręcić kota ogonem, że z artykułu ochronie rodziny i małżeństwa, jak artykuł 18 konstytucji, potrafią wyinterpretować, że jest możliwe stworzenie w Polsce związków homoseksualnych. To jest absurd. Natomiast nie zaskakuje mnie zupełnie, że jest część prawników czy ideologów o lewicowych poglądach, którzy potrafią dowolny absurd społeczeństwu sprzedać. Czy Polacy są przywiązani do rodziny? Badania społeczne pokazują, że tak. Jeżeli w jakichś badaniach wychodzi, że jakieś inne formy związków Polacy by dopuszczali, to moim zdaniem wynika to w dużej mierze z nieświadomości, że jest to po prostu pierwszy krok na pewnej równi pochyłej zmieniania całkowitego kultury prawnej, kultury społecznej. My jesteśmy w tej chwili pod presją instytucji międzynarodowych, jak Unia Europejska, czy niektóre międzynarodowe trybunały, czy organizacje ponadnarodowe, jak ONZ nawet, naciskani w lewicową stronę. Natomiast my po prostu tym naciskom musimy się oprzeć, żeby zachować swoją własną kulturę i prawną, i społeczną. I to nie oznacza, że ktokolwiek w Polsce ze względu na jakieś swoje indywidualne upodobania powinien być prześladowany. Zawsze będę temu przeciwny. Natomiast chodzi o to, żeby nie faworyzować żadnych mniejszości, żadnych grup o bardziej ekstrawaganckich upodobaniach, niezależnie jakiej sfery one dotyczą, bo po prostu państwo musi się kierować swoją racją stanu w swojej polityce, a nie fanaberiami konkretnych mniejszościowych grup. To jest trend lewicowy, żeby podporządkować politykę państwa stylowi życia czy oczekiwaniom konkretnych mniejszościowych grup, a nie, tak jak zawsze to było w historii, racji stanu i dobru wspólnemu. W związku z tym, że zbliżamy się już do końca naszej części pierwszej i za chwilę oddamy głos naszym widzom i obecnym tutaj członkom koła, zachęcam jeszcze raz wszystkich Państwa obecnych na czacie na Facebooku do zadawania pytań. Będziemy je regularnie przeglądać i niektóre z nich oczywiście zadamy panu posłowi. A tymczasem przejdźmy jeszcze do ostatniego, zdaje się, pytania z naszej strony. Chcielibyśmy poruszyć kwestię powszechnej klauzuli sumienia. Przede wszystkim pytam o to, co miałoby to oznaczać i czy miałaby obejmować ona wszystkie zawody? No, to jest złożone pytanie prawne. Moim zdaniem klauzula sumienia, jeżeli ma obowiązywać, to siłą rzeczy, jak każde prawo, musi być prawem powszechnym i odnosi się do pewnej konkretnej tradycji prawnej, w tym wypadku do europejskiej tradycji prawnej budowanej na chrześcijańskim podejściu, to znaczy, że obywatel ma prawo uchylić się od wykonania pewnych poleceń władz, kiedy są sprzeczne z jego sumieniem. Przypomnijmy jednak, że niekiedy, w niektórych szczególnych sytuacjach, to prawo uchylenia się nie zwalnia z odpowiedzialności. Tutaj wiemy oczywiście, że współcześnie wiąże się to między innymi na przykład z etyką lekarską czy etyką farmaceutyczną, farmaceutów, czyli tych, którzy sprzedają lekarstwa, różnego rodzaju środki medyczne. No są rzeczy, które są sprzeczne ze światopoglądem czy z moralnością wyznawaną przez konkretnych obywateli i chodzi o to, że nie wolno ich przymuszać do robienia czegoś, co jest sprzeczne z ich sumieniem. Ale w takim razie na jakich zasadach i na jakich wartościach miałaby opierać się ta klauzula sumienia? Rozumiem, że dotyczy to światopoglądu danej osoby, lecz te religie wyznawane przez nas wartości są różne. Rozpatrywanie jakichkolwiek pomysłów prawnych czy moralnych bez odniesienia do konkretnego systemu wartości jest zawsze pozorem, jest zawsze próbą uniku i tak naprawdę prowadzi do szeregu absurdów, jak słusznie sądzę, że pani to wyczuwa.
Więc oczywiście no, moim zdaniem klauzula sumienia jest wynalazkiem prawnym, instrumentem prawnym wynalezionym na gruncie tradycji chrześcijańskiej. Podobnie zresztą jak swobody obywatelskie, wolność sumienia i tak dalej. Więc szereg takich właśnie, wolność religijna, więc rozpatrywanie takich zagadnień jak klauzula sumienia, wolność religijna, wolność sumienia w oderwaniu od tradycji chrześcijańskiej prowadzi do oczywistych absurdów, w których zaczynamy przegrywać z różnymi obcymi niechrześcijańskimi cywilizacjami, czy to pozaeuropejskimi, czy ideologiami wewnątrzeuropejskimi, ale też niechrześcijańskimi. Więc oczywiście to musi być odnoszone, czy jakby jedyny sens, nie mówię, że musi, ale moim zdaniem jedyny sens prawny klauzula sumienia zachowuje wtedy, kiedy jest odnoszona do norm moralnych, etycznych czy społecznych wywodzących się z europejskiej tradycji chrześcijańskiej. To jak jesteśmy przy chrześcijaństwie, może niejednoznacznie, ale grupa wyznawców Świadków Jehowy chociażby wywodzi się właśnie z tradycji chrześcijańskiej. Czy gdyby lekarz tego wyznania odmówił przetaczenia krwi, powołując się na klauzulę sumienia, to by było zgodne z pańskim założeniem, panie pośle? Ja jestem zwolennikiem odnoszenia pojęcia chrześcijaństwa do dużych kościołów chrześcijańskich. Świadkowie Jehowy, wiem, że są sprzeczne opinie, czym właściwie są. Niektórzy uważają, że to jest jakieś takie mniejszościowe wyznanie chrześcijańskie, niektórzy uważają, że ma to pewne cechy sekty. Ja się nie znam na Świadkach Jehowy na tyle, żeby ich w tej chwili oceniać. Nie chciałbym też nikogo, bo miałem też w szkole koleżankę, której rodzice przynależeli do tej grupy religijnej. Nie chciałbym nikogo urazić czy obrazić. Ale moim zdaniem, jeżeli ktoś powoła się w ten sposób, no to jakby to są zawsze problematyczne sprawy. Moim zdaniem, jeżeli ktoś chciałby, znaczy wiem, że jest problem Świadkowie Jehowy i procedury medyczne, tak? Zresztą to nie jest jedyna grupa, która zgłasza tego typu problemy. Jeżeli ktoś chce podjąć pracę, to moim zdaniem zawsze można zorganizować to w taki sposób, żeby szanować jego sumienie, ale pod warunkiem, że on nikogo tymi swoimi preferencjami nie zaskoczy. Czyli jeżeli on na etapie podjęcia pracy zadeklaruje, że część czynności wykonywanych w danej jednostce ochrony zdrowia on po prostu nie jest gotów podjąć ze względu na swoje wyznanie, jakieś szczegółowe, specyficzne, no to jest tak jak z wojskiem. Wojsko tym, którzy ze względu na sumienie nie są gotowi służyć wojsku, no to proponuje się służbę zastępczą. I tak samo, jeżeli ktoś jest pracownikiem sektora ochrony zdrowia i ze względu na swoje ukształtowanie moralne nie jest gotów uczestniczyć w jakiejś szczegółowej procedurze, to powinien to wcześniej zgłosić i powinien mieć po prostu możliwość podjąć jakieś innych czynności. No to tak bym to rozwiązał. Tutaj wymaga to indywidualnej wrażliwości czasami. Myślę, że na ten temat moglibyśmy jeszcze długo dyskutować. Przejdźmy tym samym do drugiej części naszej debaty i o zabranie głosu poproszę Igora. Dzień dobry, Igor Dziedzic. Panie pośle, ja mam takie pytanie. Co prawda wiemy, że jest pan przeciwnikiem aborcji, natomiast czy uważa pan, że obradowanie na ten temat w momencie pandemii, w momencie, kiedy społeczeństwo domaga się rozwiązań dotyczących przede wszystkim gospodarki, czy jest to należyty moment, żeby prowadzić takie dyskusje? Po pierwsze, jestem zwolennikiem ochrony prawnej życia nienarodzonego. To tak bym zdefiniował swoje stanowisko. Jestem za czymś, a nie przeciwko czemuś. To jest moim zdaniem ważne, żeby zdefiniować ten cel pozytywny. Po drugie, uważam, że wprowadzenie obywatelskiego projektu Zatrzymaj aborcję akurat w trakcie teraz pandemii i tej całej kwarantanny i czasu, kiedy dyskutujemy nad rozwiązaniami związanymi z kryzysem gospodarczym, jest bardzo niefortunne. Ono częściowo wynika z tego, że po prostu upływały terminy na rozpatrzenie przez Sejm projektów obywatelskich i PiS, jego większość jest tutaj sobie sam winny, bo zwlekał z tym. Jarosław Kaczyński ma taką metodę, że właśnie lubi zwlekać z kontrowersyjnymi projektami, żeby wrzucić je w dogodnym dla siebie momencie. Problem jest taki, że dogodny moment nie nadszedł, a nawet nadszedł moment niezbyt dogodny, czyli kiedy się trzeba zajmować kryzysem i epidemią. Lepiej było to rozpatrzyć w pierwszym wolnym terminie, kiedy jeszcze nie było tej epidemii i spokojnie o tym podyskutować. Natomiast jeżeli się nie udało wtedy, no to trzeba było teraz. Widać wyraźnie, że ten projekt i trzy inne projekty obywatelskie tego samego dnia wrzucone były niewygodne dla PiS-u i dlatego zostały wyznaczone minimalne czasy na dyskusję. Przypomnę, 5 minut zaledwie dla prezentujących projekt ludzi, którzy zebrali 1 milion prawie podpisów. Bardzo nieeleganckie zachowanie. Po 5 minut wystąpienia na klub i na nasze koło. No i cóż, tą dyskusję trzeba było odbyć. W tej chwili projekt powędrował do komisji, co jest swego rodzaju unikiem ze strony partii rządzącej.
i znając praktyki partii rządzącej w tej komisji może przeleżeć aż do następnych wyborów w 2023. Dziękuję. Kolejne pytanie zada członek naszego koła Michał. Dzień dobry panie pośle, Michał Dąbrowski. W pana tezach konstytucyjnych możemy znaleźć dokładnie ten sam postulat, który w obecnej chwili wygłasza Jarosław Gowin, czyli 7-letnia kadencja prezydenta bez możliwości reelekcji. I się chciałem zapytać, jakie jest pańskie stanowisko w obliczu postulatów Jarosława Gowina? To znaczy, jeżeli dojdzie do głosowania, to pan je poprze, czy je odrzuci? Po pierwsze, dziękuję za wczytanie się w te tezy konstytucyjne, za to, że państwo się w nie zagłębili. Bardzo mi miło z tego powodu. Po drugie, to nie jest jednak ten sam postulat. To znaczy, ja postuluję prezydenturę na 7 lat bez możliwości reelekcji, ale dla jednak nowo wybranego prezydenta i na stałe, a nie jednorazowo dla tego prezydenta, który jest obecnie, chociaż nie jestem w tej chwili pewien, czy Jarosław Gowin proponuje to jednorazowo, czy na stałe. W każdym razie najważniejsza różnica jest taka, że Jarosław Gowin proponuje wydłużenie obecnej kadencji prezydenta zamiast wyborów i to dla wydłużenia obecnej prezydentury Andrzeja Dudy. No jest to jednak zmiana reguł w trakcie gry. Jest to pomysł w pakiecie nie tylko wydłużenie kadencji do 7 lat, ale po prostu w pakiecie z odwołaniem de facto wyborów. No i tutaj nie możemy się na to zgodzić. To jest coś nieakceptowalnego. Poza wszystkim jest to propozycja niepoważna, ponieważ jest oczywiste, że do zbudowania większości konstytucyjnej potrzeba PiSu i Platformy albo PiSu, Lewicy i PSL. Nie ma żadnego powodu, żeby bądź to Platforma, bądź to Lewica dała większość konstytucyjną PiSowi po to, żeby wydłużyć kadencję nielubianego przez siebie prezydenta Andrzeja Dudy aż o 2 lata. To oczywiście nie nastąpi, dlatego ja uważam, że cała ta dyskusja jest dyskusją zastępczą. Natomiast faktycznie pewne podobieństwo, być może inspiracja do tych moich propozycji jest. Jarosława Gowina spotkałem w Sejmie, powiedział, że nie wiedział, że ja to prezentowałem, kiedy wymyślał swoją propozycję, więc wygląda na to, że to przypadkowa zbieżność. Zapraszam do zadania pytania Kacpra. Dzień dobry panie pośle, Kacper Etmańczyk z tej strony. Pytanie dotyczące strajku przedsiębiorców 15 kwietnia w Warszawie. Przedsiębiorcy pojawili się w swoich samochodach po raz kolejny w sumie, postulując niezadowolenie z obecnej z tarczy antykryzysowej. Jednym z pana kolegów partyjnych, który był na tym proteście, był pan Jacek Wilk. I teraz pytanie, czy Konfederacja będzie reprezentować postulaty strajkujących, biorąc pod uwagę, że ich sprawa nie jest reprezentowana na wokandzie sejmowej, ani nie jest poruszana w mediach głównego nurtu? No, nie do końca się zgodzę, że perspektywa przedsiębiorców nie jest poruszana na forum Sejmu, bo my staramy się to robić i moim zdaniem jesteśmy grupą polityków, którzy najbardziej wsłuchują się w to, czego potrzebują przedsiębiorcy. Stąd w zeszłym roku już szliśmy do wyborów do Sejmu z postulatem dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców. Postulatem, który w tej chwili podchwycił częściowo rząd, prezydent, PSL, Platforma. Niedługo wszyscy. Jeszcze czekam tylko, żeby Lewica z tym wyszła. Także staramy się o tym mówić. Mamy swoje propozycje. One zostały przeze mnie przedstawione w takim pakiecie antykryzysowym, przedstawionym jeszcze zanim rząd przedstawił swoje propozycje. No i cóż, jakby uważnie przyglądamy się temu protestowi przedsiębiorców. Uważamy, że dobrze, że osoby prowadzące działalność gospodarczą zaczęły dbać o to, żeby ich postulaty, ich prawa były reprezentowane. To jest ważna grupa, bo od tej grupy ludzi zależy nasz rozwój gospodarczy, czy krótko mówiąc, ich inicjatywa nie zostanie zduszona, a ich skrzydła nie zostaną podcięte. Oczywiście inne grupy, jak pracownicy, czy jak pracownicy państwowych instytucji administracji, też są ważne. To nie jest tak, że jedna grupa jest ważniejsza niż inne. Natomiast w kryzysie, kiedy chcemy odbudować koniunkturę gospodarczą, to jednak trzeba tej iskry nadziei nie zdusić właśnie u ludzi, którzy mają skłonność do inicjatywy gospodarczej. I moim zdaniem jesteśmy na granicy tego, dlatego że nie przedstawiono żadnych konkretnych terminów, jeśli chodzi o wychodzenie z kwarantanny. Plan przedstawiony przez rząd jest takim planem blankietowym, bez podania terminów. Tarcza antykryzysowa przez nas jest oceniana jako tarcza biurokratyczna i niedziałająca, gdzie w pierwszej wersji prawie w ogóle nie było pomocy automatycznej. W drugiej wersji zaczęło się to trochę zmieniać w duchu naszych propozycji, czyli pomocy automatycznej, zwolnień, a nie tylko pomocy na wniosek. Trzecia jakby komponent tej tarczy, czyli ta tarcza finansowa, ona w ogóle jakby ma iść nie przez budżet państwa, nie przez przepisy ustawowe, tylko przez banki.
pieniądze do firm. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie ja nie trafiłem na żadne konkretne informacje o tym, na ile to już jest rozkręcone. No więc po prostu jestem pełen krytycyzmu względem tego, co robi rząd, pełen obaw i podzielam niepokój wśród przedsiębiorców, sam mam z nimi kontakt, niektórzy do mnie dzwonią. Z tego też, z tych telefonów nieraz wynikają moje inicjatywy. Na przykład moja petycja umieszczona w internecie pod hasłem zawieśmykredyty.pl. To jest wprost następstwo mojego kontaktu z przedsiębiorcami, którzy mają kredyty, mają leasingi i po prostu banki im narzucają bardzo niekorzystne rozwiązania. Widzę też, że rząd trochę słucha tego, co ja mówię. W tą niedzielę wicepremier Emilewicz udzieliła wywiadu, w którym powiedziała, że rząd właśnie będzie robił coś z wakacjami kredytowymi. To jest dokładnie to, za co ja krytykowałem Mateusza Morawieckiego podczas nocno-porannej debaty nad pierwszą tarczą, gdzie mówiłem, że premier dobrze robi bankom, a całe ryzyko i całe koszty przerzuca na obywateli, na przedsiębiorców. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie za to Andrzej. Dzień dobry, panie pośle. Mam pytanie dotyczące służby zdrowia. W pana wypowiedziach kilka razy wspomniał pan o wolnym rynku. Więc mam pytanie, czy uważa pan, że służba zdrowia powinna zostać sprywatyzowana, czy też ten wzór amerykański, czy też powinniśmy zostać i ewentualnie rozwijać system polski? Ja kilka razy, to fajnie pokazuje, co pan powiedział, jak czasem jedno się mówi, a drugie się słyszy. Ja kilka razy mówiłem o wolności gospodarczej. Wydaje mi się, że ani razu nie powiedziałem wprost o wolnym rynku, ponieważ rynek jest po prostu jednym z instrumentów polityki gospodarczej, a celem tym powinna być właśnie wolność gospodarcza, czyli możliwość realizacji swojej inicjatywy i realizowania swojego dobra w tej przestrzeni społeczno-gospodarczej, którą tworzymy. To są minimalne różnice, ale dla mnie istotne. Czy prywatyzować ochronę zdrowia? Pytanie moim zdaniem źle postawione. Nie ma projektu prywatyzacji ochrony zdrowia. Moim zdaniem w warunkach demokratycznych projekt prywatyzacji ochrony zdrowia jest nie do przeprowadzenia. Natomiast jest do zrobienia rzecz znacznie prostsza i dla której bardzo łatwo moim zdaniem byłoby uzyskać konsensus społeczny, a mianowicie decentralizację wydawania składek zdrowotnych odprowadzanych do Narodowego Funduszu Zdrowia. To znaczy, żeby obywatel miał większy wpływ na to, jak wydatkowane są pieniądze, ten ułamek pieniędzy przewidzianych na jego ochronę zdrowia. W tej chwili nie ma na to żadnego wpływu. Jak chce mieć wpływ, to musi pójść do prywatnej, do częściowo sprywatyzowanej ochrony zdrowia, tej istniejącej prywatnie i sobie zapłacić drugi raz. Raz w podatkach, drugi raz tam. To jest niesprawiedliwe. Uważam, że powinno się uczciwie powiedzieć, ile jest pieniędzy na ochronę zdrowia pojedynczego obywatela i dać mu możliwość wydatkowania tych pieniędzy zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Jeśli publiczne będą bardziej efektywne, bardziej profesjonalne, to ludzie będą lgnęli do publicznej ochrony zdrowia. Ale jest też możliwy drugi wariant, być może nie mniej prawdopodobny, a nawet bardziej. To znaczy, że prywatne placówki ochrony zdrowia będą działać szybciej, sprawniej, taniej, bardziej czysto, efektywnie. I wówczas ludzie będą wydatkować swoje pieniądze, które można im na przykład dzięki nowoczesnym technologiom umożliwić wydatkowanie na kartach specjalnych w prywatnych gabinetach. No i kolejki by się natychmiast rozładowały. Pytanie z Facebooka. Sabina pyta, co pan sądzi o 5G? Czy rzeczywiście jest takie złe i czy rząd robi coś za naszymi plecami w związku z tym? Nie znam się, to się nie wypowiem. Moim zdaniem to jest pytanie do inżynierów pracujących w obszarze telekomunikacji i do lekarzy, którzy zajmują się różnego rodzaju natężeniami promieniowania różnych pól. Ja się żadną z tych tematyk nie zajmowałem. Uczestniczyłem w forum cyfryzacji, podczas którego również minister cyfryzacji wypowiadał się, że przygotowali specjalne opracowania, żeby uspokoić opinię publiczną. Natomiast ja ze względu na dynamikę trwających kampanii nie miałem czasu wejść w ten temat. Wiem, że budzi on ogromne emocje wśród części internautów. Niektórzy demonizują to, niektórzy twierdzą, że to po prostu tylko nieco inny sposób jakby przekazywania informacji w procesie właśnie wymiany informacji w telekomunikacji. Ja nie podjąłbym się bez przeczytania fachowych opracowań, żeby wypowiedzieć tutaj swoją opinię. Wracamy w takim razie do pytań od członków koła. Joachim, zapraszamy. Dzień dobry, panie pośle. Joachim Stelmach z tej strony. Czy Polska powinna dalej finansowo wspierać światową organizację zdrowia? No dzisiaj powiedziałem na porannej konferencji, że nie. To była treść mojej porannej konferencji prasowej, że nie powinniśmy, 17 milionów niepotrzebnie na to wydajemy. Ta Światowa Organizacja Zdrowia jest jedną z lewicowych globalnych instytucji
prezentujących program zasadniczo odmienny od naszego ładu konstytucyjnego. Dla przykładu na całym świecie promuje tak zwaną aborcję, czyli zabijanie dzieci nienarodzonych, jako rzekomy środek zdrowotny i medyczny. Nawet w kontekście pandemii stwierdzili, że to jest usuwanie skutków pandemii poprzez promowanie aborcji. No, są jakieś granice absurdu, których nie należy przekraczać. W kontekście samej pandemii Światowa Organizacja Zdrowia wydaje się, że okazała się spóźniona, no, bo jakby za późno stwierdziła tą pandemię, krytykowała państwa, które się chciały chronić, na przykład przez zamknięcie ruchu lotniczego z Chinami, nazywali funkcjonariusze tej Światowej Organizacji, że to jest jakiś rasizm, co oczywiście jest nieprawdą. No i oczywiście też nie proponowali dobrych rozwiązań, dla przykładu kwestia noszenia maseczek, kiedy już wiadomo było z państw azjatyckich, że te maseczki zmniejszają tempo rozprzestrzeniania się wirusa, to Światowa Organizacja Zdrowia nie rekomendowała ich stosowania. Jest wiele, wiele, długi jest, jakby ja dzisiaj przygotowując się do tej porannej konferencji prasowej, przejrzałem sobie listę zarzutów i krytycyzmu. To jest w ogóle mało znane, że to nie jest organizacja międzynarodowa utrzymywana głównie przez państwa. Ona jest głównie utrzymywana przez prywatne firmy. Więc już samo to podważa tak naprawdę obiektywizm jakiejkolwiek tej organizacji. Jak każda też organizacja międzynarodowa mocno obrosła biurokracją. Ma swoją siedzibę w Genewie. Genewa jest w Europie wedle mojej wiadomości. Ale również siedzibę europejską ustanowili sobie w Kopenhadze. W sumie zatrudnią prawie 10 tysięcy urzędników, ekspertów, jak to mówią. No, moim zdaniem my nic z tego nie mamy, nic z tego nigdy nie odczuliśmy, także to bez sensu. Dziękuję bardzo. Skoro Ameryka może stwierdzić, że nie będzie przekazywać tam swoje składki, to my też możemy. Przejdźmy do kolejnego pytania. Maciej, proszę. Dzień dobry, panie pośle. Maciej Andruszko z tej strony. Ja mam pytanie. W pana tezach konstytucyjnych jest postulat wprowadzenia odpowiedzialności majątkowej dla urzędników. Ja mam pytanie, czy w związku z tym proponuje pan jakieś na przykład podwyżki albo dodatkowe korzyści dla urzędników, żeby zrekompensować tą większą odpowiedzialność? Z zasady nie, dlatego że po prostu jeżeli ktoś nie ma pewności, czy podejmuje dobre decyzje albo boi się ryzyka, no to może zawsze zmienić pracę. Praca w administracji powinna być swego rodzaju przywilejem. I jeżeli ktoś nie jest na nią gotowy, no to po prostu nie musi jej podejmować. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że oczywiście od każdej ogólnej zasady są wyjątki. To znaczy uważam, że są takie dziedziny administracji w Polsce, w których się zarabia za mało. Moim zdaniem sztandarowym przykładem są stanowiska wiceministrów w Polsce. Często są takie przypadki, że wiceminister zarabia mniej niż dyrektor departamentu i że po prostu biorąc pod uwagę pewną ekspozycję medialną, odpowiedzialność, zakres kompetencji wymagany od wiceministra. Bardzo trudno jest nie to, że zrekrutować na funkcję wiceministra osobę mającą wszystkie właściwe przymioty. Trudno czasem na niektórych wiceministrów zrekrutować jest kogokolwiek, bo po prostu ludzie, którzy mają wystarczająco duże doświadczenie, wiedzą, że jest to funkcja polityczna pełniona czasowo, po której może być różnie, gdzie odpowiedzialność może być też bardzo duża. Więc uważam, że w administracji rządowej, na kluczowych stanowiskach merytorycznych te wynagrodzenia powinny być wyższe. Natomiast jestem bardzo odległy od tego, żeby postulować wzrost wynagrodzeń w całej administracji, bo po prostu administracja to bardzo różne obowiązki, bardzo różne szczeble tej hierarchii urzędniczej i są ludzie, którzy być może pracują w administracji i zarabiają za dużo albo są zupełnie niepotrzebni i należałoby ich zwolnić. Tutaj potrzeba solidnego, analitycznego podejścia. Dziękujemy. Ostatnie pytanie ze strony członków i członkiń koła skieruję do pana Karol. Dzień dobry, panie pośle. Ja mam pytanie odnośnie protestów USA i obostrzeń, które tam są. Czy się z tymi protestami pan zgadza i czy w Polsce ewentualnie powinny również zostać te zakazy obniżone? Dziękuję. A proszę powiedzieć, o jakie protesty chodzi, bo w tej chwili tak na w pierwszym słowie nie wiem do końca, co pan ma na myśli. No, dotyczące wszelakich obostrzeń, na przykład, że nie można wyjść spokojnie na ryby, chociażby w stanie Texas albo w Connecticut, często właśnie są takie argumenty poruszane. Mm-hmm. No, ja myślę, że każde państwo jest trochę inne. Ja myślę, że może Amerykanie są bardziej przywiązani do swoich swobód obywatelskich niż my Polacy. Ja uważam, że rząd przekroczył pewną cienką, czerwoną granicę w ograniczeniu praw obywatelskich bez stanu nadzwyczajnego obecnie.
anulowano znaczną część naszych praw obywatelskich rozporządzeniem ministra zdrowia. To jest niespodziewane i niespotykane. Natomiast Amerykanie tu są zdecydowanie bardziej czuli. Tam jest kultura obrony praw obywatelskich i silne nastroje sprzeciwu wobec rządu federalnego, które są elementem kultury amerykańskiej. Więc ja powiedziałbym tak, że częściowo to rozumiem. Uważam, że wprowadzając ograniczenia, oczywiście należy kierować się dobrem zdrowiem publicznym, natomiast nie należy przekraczać takiej cienkiej, wąskiej granicy, poza którą ludzie nie mają poczucia racjonalności działania władzy. Wydaje mi się, że w ostatnich tygodniach w Polsce ta granica została przekroczona i przez to władza nawet sama się cofnęła troszeczkę, zapowiadając zluzowanie tych ograniczeń. Sztandarowym przykładem była możliwość wejścia do lasu. Więc cóż, rozumiem te wszystkie obostrzenia, które zmierzają do tego, żeby ludzie nie gromadzili się w dużych grupach, w zamkniętych przestrzeniach, sobie tam, prawda, nie chuchali nawzajem w uszy i się nie wymieniali tym wirusem. Natomiast zupełnie czym innym jest możliwość po prostu wyjścia na świeże powietrze, wyjścia z domu, bo ludzie często są, szczególnie jeżeli mają małe dzieci, no to naprawdę siedzenie tygodniami w zamknięciu w domach jest na granicy możliwości. Jak ktoś ma bardzo grzeczne dzieci, bardzo dużą dyscyplinę w domu, to może, ale wiele rodzin musi po prostu gdzieś na jakiś czas wyjść, trochę się przewietrzyć, wybiegać. I w tej chwili widzę, że kiedy w Polsce te ograniczenia stały zluzowane, wczoraj sam wyjechałem troszeczkę poza Warszawę nad Wisłę zobaczyć, jak to wygląda. I zobaczyłem bardzo dużo osób, które wyszło. No i moim zdaniem te osoby nie tworzą dla siebie zagrożenia większego niż mijając się na ulicy, raczej mniejsze, bo są bardziej rozrzedzone. Więc dlaczego nie? Tak samo na przykład wprowadzenie dla nabożeństw restrykcji większych niż dla handlu, no też mi się wydaje grubą przesadą. Dziękujemy. Zasadę ochrony wolności religijnej. Niestety czas nas goni, dlatego zadamy teraz ostatnie pytanie, a będzie to pytanie z Facebooka. Daniel pyta, co sądzi pan o obawach Polaków co do przymusu szczepień na COVID-19? Od razu zaznaczę, że skróciłam to pytanie. Dalsza część dotyczy składu pochodzenia, innych wątpliwości. Myślę, że pan poseł tutaj rozwinie. No cóż, Polacy są podejrzliwi względem szczepień i nie lekceważyłbym tej podejrzliwości. Ogólnie rzecz biorąc, podejrzliwość względem międzynarodowych korporacji, względem działań rządu czy przekazu mediów głównego nurtu uważam za rzecz pożyteczną, ponieważ uważam, że część decyzji w naszej najnowszej historii politycznej została spowodowana przez masowe zmanipulowanie społeczeństwa. Uważam, że całe przesunięcie nastrojów społecznych w lewą stronę czy odwrót od szacunku dla tradycji różnych tradycyjnych rozwiązań społecznych jest wynikiem pewnego urabiania opinii publicznej przez media głównego nurtu w złą stronę. Więc skoro da się w sprawach światopoglądowych urobić całe społeczeństwo czy w sprawach polityki międzynarodowej, to dlaczego nie w sprawach medycznych? No jakkolwiek oczywiście z drugiej strony wiem, że szczepionki mają swój sens medyczny i odegrały dużą rolę w zwalczaniu różnych chorób. Więc kiedy przychodzi do dyskusji o szczepionce, która jeszcze nie istnieje, no to z jednej strony ludzie są podejrzliwi, ale z drugiej strony no jeszcze nie ma przedmiotu dyskusji. Łatwo jest rozniecać jakiś strach, kiedy tego przedmiotu dyskusji nie ma. Z drugiej strony mamy za sobą takie sytuacje, jak na przykład sprzedanie wielu państwom, wielu społeczeństwom szczepionki na tą świńską grypę sprzed iluś lat, gdzie później okazało się, że miała ona opłakane skutki uboczne i rządy niektórych państw przepraszały swoich obywateli za to, że im to zaaplikowały, dlatego że po prostu w sytuacji epidemii czy pandemii te procedury testowania leków czy szczepionek są znacznie skracane. Wiadomo, że koncerny farmaceutyczne mają taki impuls, że chciałyby odnieść zysk. No i po prostu czasem te jakby, to zresztą nie jest sprawa nowa, no. Wiemy, że tak było i z antykoncepcją hormonalną, że przecież w momencie, kiedy ją wprowadzano na rynek, stosowano uderzeniowe dawki hormonów, które później zweryfikowano, że były niebezpieczne dla kobiet. Wiemy, że stosowano różnego rodzaju lekarstwa czy preparaty, na przykład jeżeli chodzi o ochronę upraw, które później się okazały, że skutkowały dramatycznymi schorzeniami. No więc mamy w ostatnich kilkudziesięciu latach całą historię takich pomyłek, więc ja się ludziom nie dziwię, że są bardzo podejrzliwi i nerwowi na tym punkcie, szczególnie właśnie kiedy się z nimi nic nie konsultuje, nic nie tłumaczy, a ludzie, którzy mają tego typu obawy, wyśmiewają jako jakichś oszołomów, wariatów i tak dalej. Myślę, że trzeba po prostu na poważnie o takich sprawach rozmawiać. Nie podoba mi się, że w poprzedniej kadencji Sejmu dyskusja na ten temat była trochę tłumiona, trochę wyśmiewana. Uważam, że to jest rola ministra zdrowia, żeby budować zaufanie opinii publicznej dla
czy też głównego inspektora sanitarnego, zaufanie opinii publicznej do tego, co w takich sprawach robi rząd i robi państwo. Uważam też, że jest sytuacją niezdrową, kiedy dyskusja w mediach głównego nurtu, czy nawet na platformach społecznościowych jest jakoś cenzurowana i najbardziej opiniotwórczy aktorzy nie podejmują po prostu dyskusji z pewnymi teoriami, które wzbierają i robią się coraz bardziej popularne. Na przykład w ostatnich dniach na YouTube jest film dotyczący właśnie epidemii, podważający mainstreamową narrację na ten temat, który zyskał 1,5 miliona na wczoraj, już może mieć więcej, 1,5 miliona odsłon, przedstawiający jakby w innym świetle, że niby śmiertelność koronawirusa jest zupełnie inna niż podają media i tak dalej, i tak dalej. No i moim zdaniem tak długo jak na takie materiały, które zyskują oglądalność na poziomie mainstreamowych mediów albo większą, bo zwykły kanał informacyjny typu Polsat News, TVN24 czy nawet TVP Info zwyczajowo nie musi mieć większej oglądalności, nie mówię w czasie najwyższej oglądalności, a tak normalnie niż kilkaset tysięcy, więc taki materiał z YouTube może mieć kilka razy większą oglądalność niż materiał z telewizji informacyjnej. I ktoś z administracji, z rządu powinien po prostu podjąć polemikę z pewnymi teoriami i powiedzieć, to jest prawda, to jest nieprawda, to jest prawda, to jest nieprawda i tak dalej. Czyli generalnie dyskusja, szczerość i ostrożność. Tak. Jak jest, społeczeństwo się przekonuje w procesie dyskusji. Jak się dyskusja tamuje, to ludzie zaczynają dawać wiarę różnym źródłom spoza głównego nurtu, często niezweryfikowanym. No i tak naprawdę nasza tutaj kompetencja jako polityków, posłów jest też ograniczona, dlatego że ja jako kandydat na prezydenta, choćbym bardzo chciał, to niestety nie mam ze sobą, nie wiem, liczącego dziesiątki specjalistów z każdej dziedziny zaplecza analitycznego, dlatego że działam wyłącznie za pieniądze darczyńców i większość pieniędzy inwestujemy w materiały wyborcze. Być może gdybym był prezydentem Andrzejem Dudą i miał pod sobą kancelarię z kilkuset urzędnikami, to tam bym powiedział, stwórzcie departament do spraw medycznych i zbierzcie najlepszych specjalistów z najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce i będziemy to badać, tak? Ale nie jestem w tej chwili ani szefem think tanku, ani szefem dużego urzędu, który ma nieograniczone wydatki na ekspertyzy. Jestem po prostu zwykłym ze środowisk obywatelskich wychodzącym kandydatem na prezydenta i mam często dostęp do wiedzy taki sam jak państwo z koła naukowego, tylko mniej czasu na analizowanie. To właśnie teraz chcielibyśmy poprosić o odpowiedź zamykającą już naszą dyskusję, tak bazując tylko na pana wiedzy. Co chciałby pan, żeby obecni tutaj studenci, studentki i widzowie streama wynieśli z naszej dzisiejszej debaty? Może jakieś szczególne wnioski albo przesłanie na przyszłość? No, trudno mi jest poddawać jakieś jedno wnioski czy przesłanie. Przede wszystkim chciałbym podziękować za dyskusję i zainteresowanie wasze i za organizację tego i takie podejście na poziomie. Zawsze mam wrażenie, że dyskusje właśnie ze środowiskami studenckimi są niekiedy na wyższym poziomie niż dyskusje w mediach głównego nurtu, a to dlatego, że ludzie, którzy to organizują, robią to z pasji, a nie po prostu z rutyny i za pieniądze. I po drugie dlatego, że kierują się po prostu wyłącznie swoim własnym wyczuciem intelektualnym, a nie wyczuciem reklamodawców i właścicieli mediów. Więc ja myślę, że jeżeli jakiś wniosek z naszej rozmowy wypływa, to taki, że powinniśmy jak najbardziej wspierać właśnie organizowane nie z powodów finansowych fora debaty publicznej, gdzie różne głosy ludzi z polityki, ze środowisk studenckich, obywatelskich czy społecznych mogą się spotykać, dlatego że takiej normalnej debaty społecznej, publicznej niestety nie ma za dużo w mediach, a jak jest, to jest tak dostrajana do oczekiwań masowego widza, w którego reklamodawcy celują, żeby dostarczać rodzaj takiej informacyjno-emocjonalnej papki, która ma tylko nieustannie podniecać, a nie dotrzeć do jakiejkolwiek prawdy. I tu się chyba zgadzamy z panem posłem w 100%. Bardzo dziękujemy za tę szczerą odpowiedź. Dziękujemy za poświęcony nam czas i za całą rozmowę. Dziękuję również, dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie z naszego biura w Warszawie. My również i życzymy powodzenia, kiedykolwiek wybory się odbędą. Dziękuję, liczę, że jak się kwarantanna skończy, to może uda się zrobić jakieś spotkanie na żywo na ulicy. Byłoby fantastyczne. Bardzo zapraszamy. Dziękujemy również wszystkim widzom i widzkom za to, że byliście z nami. Mam nadzieję, że wynieśliście z tej rozmowy równie wiele jak nasi członkowie. Dziękujemy za obsługę techniczną Pyrze i Cine Rental, bo bez was by się to nie udało. I zapraszamy na nasz fanpage, a także na portal, gdzie możecie znaleźć nasze autorskie teksty. Panie pośle, jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam.